Siema Darko, witamy Was na kolejnym grossesowym odcinku. Dzisiaj z ekipą, bo jest Tomasz, który właśnie mnie nagrywa, jest Olek i Mandy. Będziemy dzisiaj szukać historii związanej z pierwszą wojną światową. Nie wiem, co nas czeka. Taki spokojny, przyniedzielny wypadzik z chłopakami, którzy się śmieją tam za kamerą. Gdzie ty, Olek, jesteś? No. Witam. Także widzimy się w terenie, widzimy się na pierwszym dołku. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału. To jest też dla nas motywacja do tego, żeby kręcić jakieś odcinki historyczne, czy tam wypady nasze. Do zobaczenia, widzimy się w terenie. Siema Tomasz. Jest Tombo, król, nasz król pól. I ogólnie przyjechała banda panda, nie? Siema Olo. Cześć. Siemandero. Ile panda? Sprzęty popakowane, jakoś się zmieściły do tego pryszcza. No i co? Powoli ruszamy w teren. Przed nami dużo historii do zbadania. A co wyjdzie? Nie wiemy. Pierwszy raz jesteśmy akurat w tym terenie. Do zobaczenia. Widzimy się w terenie. Odpalam sobie deusika. Bez dźwięku, bo mam na słuchawkach słuchaweczki podłączone. Czekam, aż się połączy sonda. Jest połączenie. Dzisiaj idę na 25 tysiącach kHz. Bardzo wysoko. Lubię takie wysokie słyszeć kolorki, że tak powiem. Tam Olek już piszczy. Ekipa rusza w teren. To co? Do zobaczyska. Widzimy się na pierwszym dołku. Uwierzycie? Spójrzcie. Tam są chłopaki. A tutaj jest samochód. I wszedłem, pierwszy sygnał. Myślę, a tak sobie grzebnę. I patrzcie, mam jej łopatkę, saperkę wojskową. No czad niesamowity. Malutka, ale ewidentnie. Chłopaki, mam saperkę wojskową. Saperka wojskowa na dzień dobry. Ale wspaniałe znalezisko. No nie no. Czekajcie, obstukam troszkę. A dopiero wykrywacz włączyłem i nawet nie nagrałem pierwszego sygnału, bo myślę, a później troszkę. Super, ale jestem szczęśliwy, ale wiecie co? Ja to zostawię przy samochodzie, żeby tego nie nosić. Albo nawet, o, zostawię sobie teraz tu przy tym drzewku. Tu jest fajne drzewko. Patrzcie, duża staluweczka przed nami. Jest tutaj. O. Coś my tu mamy? Kawałek meliszcza, kawałek stalówy, grube, takie bardziej jak taki płaskownik. Jest nawet dziurka, zobaczcie. O, nawet dwie dziurki. Dwie dziurki, jakiś płaskownik mamy. No nic, lecimy dalej. Zobaczcie, jak tutaj bardzo pokopany jest ten teren. Mamy taki dół. Teraz wam coś pokażę. Spójrzcie, jakie tu są rowy, jakie meandry, że tak powiem, leśne. I my w tym terenie dzisiaj szukamy. Co nas czeka? Już jestem bardzo szczęśliwy, bo mamy tą saperkę. Stare, fajne dęby tutaj rosną. Mam nadzieję, że coś ciekawego nas tu czeka. Lubimy, kochamy odkrywać historię, ukazywać ją wam. Początek mamy niezły, bo już mamy saperę. Także tak naprawdę przy tej saperce powinniśmy się już pokręcić dłużej troszeczkę. Ale powiem wam, że ekipa tak już daleko poleciała, że lecę do nich, a na koniec sobie jeszcze sprawdzę ten teren. Proszę państwa, to co się teraz wydarzyło, to jest po prostu totalny szok. Wszyscy się zgromadziliśmy tutaj. Olek trafił konkretny przedmiot i naprawdę już zapisujemy współrzędne. Zgłaszamy to do konserwatora zabytków, zgłaszamy do muzeum. Gęba mi się cieszy, bo to co trafiliśmy jest nieziemskie. Uwaga! O, przelecę wszystkich, bo to musi być odpowiednie. Żuwol! Żuwol, ale trafiliśmy. A oto i Olek, patrzcie co trafił. Olek, piątaluś. Zajebisty strzał, ja pierdzielę. Mogę zobaczyć? Spójrzcie na to. 3, 4, ratatatam.
Patrzcie, jaki topór. Przecież to jest... Ja pierdziele, ale rozwaliłeś system, chłopie. Weź się trochę uśmiechnij. Jakie toporzysko. Piękny stan. Patrzcie, jakie osadzenie drzewca. Ja cię nie mogę, ale system rozwalony. O, fest. Trzymaj, Olek. Jeszcze raz gratulacje. Żuwola przybij. Gratulacje. Gratulacje tobie, ale przepiękne znalezisko. Oznaczamy miejscówę. Piszemy topór i pójdzie do sprawozdania. Konkret, co? Taki topór. Patrzcie, tutaj takiego toporzyska. Ja tam trafiłem z scyzoryk, wiecie? I mówię, a Olek coś ma, lecę tutaj. Ale żeś walał petardę, co? No, rozpoczęcie sezonu to masz grube. Gratulacje jeszcze raz. Już zapisujemy współrzędy na zegareczku. Tutaj mamy sitow stalowy. Teraz wszyscy kopią, wyobraźcie sobie. No się zaplułem ze szczęścia. Wszyscy wyobraźcie sobie, kopią teraz stalówy. Bo tak na początku kopaliśmy kolorki, nie kolorki. A teraz każdy chce stalówę. Bo ten topór to był tak nieziemsko piękny. Zobaczcie, już mi wychodzi tutaj rudy kolorek. Podbliżę się troszkę do kamerką. O, tutaj już jest taki rudy kolorek. No i super! Wiecie, co to jest? To jest raczek od buta. Średniowieczny raczek od buta, taka podkówka, można powiedzieć. Czekajcie, wyostrzę troszkę obraz. Patrzcie, podkówka od buta, pięta, zahaczenie takiej pięty, że tak to nazwę. Raczek średniowieczny, tak zwany, super teren, żeśmy trafili. No, jest król wypadów chyba dzisiejszy. Czekajcie, bo tu się wykrywacze gryzą. Spaduwa! Patrzcie, co fajnego trafił Olek. Ale piękna, wiecie co? Łuseczka, ale jaka konkretna, patrzcie, jak łapa. Wiesz co, to jest samolotowa, mi się wydaje, że to jest od Iła, no na przykład, nie? Samolotowa. Czerwieczyna, takie były w lesie też. Tak, bardzo ładna, duża łuska mosiężna. Super, wielkie gratulacje. Patrzcie. Kurde, myślałem, że cała. Super, ale jaka piękna. Ależ dzisiaj petardunia jest, naprawdę. Taki topór. Tutaj mamy taką starą drogę, nie wiem, czy będzie widać. O tędy, o tutaj jest taki prześwit, jakby widać, że to jakaś stara droga szła. Szczególnie, że obok są stare drzewa. Fajny sygnałek, taki powiedziałbym delikatny, ale czyściutki. Tak, bolączka wszystkich poszukiwaczy. Zaraz za kulkami mamy szczepionki na lisy. O! Duża stalówa. Tu mamy dużą stalówę jakąś. Ja się zrobię tak, żeby było widać mniej więcej, gdzie ja to kopię. Aż poczujemy. O, jest. Patrzcie, ułamany kawałek topora. Mam kawałek topora, chłopaki. Ale jest ułamany, widzicie? Jest tylko ten obuch tak zwany. Czyli kto wie, czy nie ma tutaj reszty. Słabo zahartowane, czy pękło, czy miało jakieś tam rozwarstwienia metalu. Ewidentnie jest tutaj kawałek topora. Sprawdźmy, czy może gdzieś coś tutaj jeszcze jest z tym związane. Tomek ma jakiś sygnałek. Jak ci bije ogólnie? Jak na łuskę mówi, ciekawe. O, wyszło. Sprawdźmy, co tam Tomcie kopnął. Chcesz pipoterka? O, jest breneka, widzisz? Tak. I mamy pocisk taki ołowiany, breneka do dzików na przykład, nie? O, tak to się prezentuje. Widać, że wyszedł z lufy, bo ma bruzdy. Takie przecięcia, te paseczki, to znaczy, że przeszedł przez lufę, dostał obrotu i leciał w cel, ale jak widać nie trafił. Patrzcie, chłopaki są tutaj, robimy, jest takie powalone drzewo. Będziemy sobie robić małą przerwę, żeby napić się herbatki, kawki, bo powiem szczerze, że już godzinkę łazimy. Napić się chwilkę, ja akurat mam tutaj, o, czekajcie. Sygnałek fajny, nie wiem, czy słyszycie to w słuchawkach. Bardzo wysoki. O, jest, patrzcie. Tak, zaraz przetrę, ale ładny stan będzie, wow. Patrzcie tu. Srebrne 10 groszy 1840. Super, ale fajna monetka. Patrzcie, piękna. 1840. Patrzcie, godzina poszukiwań za nami, a my mamy taki, kurczę, topór. Nie wiem, czy pokazywać te wszystkie inne znaleziska, które mamy, czyli tą łuskę z Iła,
z II wojny światowej, czy też monetkę srebrną 1840 10 groszy, bo to rozwala po prostu system. Nie wiem, czy jest sens w ogóle szukać dalej. Czasami trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Myślę, że no, uklasyfikowałeś się, Olek, naprawdę na samym szczycie naszej rubryki dzisiejszej. Kto co znajdzie? Na razie. Zajebisty strzał, naprawdę. To bo nie, spójrz, się znajdziesz. Jaki to jest stan? Jeszcze znajdzie. Jaki to jest stan, jaki on jest w pięknym stanie. Ciekawe, czy będzie jakaś punca rzemieślnika, na przykład kowala. Bo jest w tak pięknym stanie, że naprawdę może tu coś fajnego wyskoczyć. Na pewno będzie to w muzealnej gablocie, bo tak pięknie zachowany topór nie zdarza się zbyt często. Wygląda jak z jakiejś rekonstrukcji z tamtego roku, bo naprawdę spójrzcie, zobaczcie, jakie ma ostrze w ogóle. Spójrzcie na ostrze, jaki jest pięknie wykończony. On głęboko był, ale w ogóle? No tak na sztychę spada. Na sztychę spada, to zobaczcie, jak pięknie się zachował. Przecież to jest wspaniałe znalezisko, ale to pożysko, nie? No super. Nie kończymy poszukiwań, robimy tylko małą przerwę na to, żeby zachwycić się już z znalezionymi przedmiotami i chwilę pogaworzyć sobie. Szczęśliwy zaraz to Olek, patrzcie, jakie naprawdę piękne to pożysko. W ogóle jest bardzo mało skorodowany, zobaczcie, jaka jest linia brzegowa. Jakie ostrze, no coś wspaniałego, ale znalezisko, super. Nawet nie chcę się chwalić tymi znaleziskami, które są niszowe w porównaniu do tego, co trafił Olek. Jeszcze raz wielkie gratulacje i jedziemy dalej, cieszymy. Mamy bardzo fajny sygnał kolorowy i zobaczcie, jaka fajna usteczka wyszła. Taka z szeroką szyjką. Ale spójrzcie, jak pięknie widoczna jest tutaj data. Czekajcie, 1881 rok. Pięknie, patrzcie, jaka iglica była, bo bardzo grubo, mocno zbiło spłonkę. Czwarty to jest okres produkcji, a C to oczywiście fabryka, w której wyprodukowana była dana amunicja. 1881 rok. Piękna łuseczka. Wykopaliśmy pewną krągłość, tutaj jest, zobaczcie. Zaraz zobaczymy, co to jest. A, niestety 1981 rok. Dwa ziko z 81 roku. No jakiś ślad takiego PRL-u tutaj jest, jak widać. Tutaj trafiłem tego guzika i przyszedł Tomek i mówi, że ma sygnał tam w tej kałuży, w której tak naprawdę moczyłem przed chwilą saperkę, nie wiem, czy widzieliście tam. Bo ja za tobą kawałek, o tam lód połamałem. O, łuska, widzicie? Patrzcie, guzik grenadierów i łuska. Piękny, czysty las, patrzcie, chłopaki idą. O, i jeszcze sygnał akurat się trafił. A, kopniemy, zobaczymy, co to. Jest monetka! Spójrzcie, udało mi się wykopać fajną monetkę. Wydaje mi się, że to jest krajcar jakiś. Coś tam jest napisane. Jeden kreucer chyba. Zobaczcie, tak jakby to było tak napisane. Kreucer jeden. Ewidentnie świadectwo takich traktów starych. Fajna, stara monetka. I dosyć głęboko była. Patrzcie, jak słabo biło. No zobaczymy, że coś jeszcze nas tutaj trafi. Jeszcze fajny sygnałek miałem. I ewidentnie jest to stary nóż. Z okresu takiego, można powiedzieć,
XVIII-wieczny, chyba mi się wydaje, XVIII, może XIX wiek. Patrzcie, tak zwany tylczyk, czyli zakończenie mosiężne noża. Tu powinien być drzewiec i oczywiście patrzcie, jaki nóż. Tu też jest zakończenie drzewca, czyli ten kawałek mosiężny. Fajny przedmiot. Ciekawe, czy jeszcze jakieś monetki trafią się z tego okresu. Zbliżamy się do naszej bandy pandy. Wszyscy już są na miejscu. Zbliżam się do auta, to już koniec poszukiwań grososowych. Olek miał nagrać piękne zakończenie. Myśleliśmy, że takie właśnie wyszło, ale nie złączył nagrywania. Cały Olek. Dziękuję, że byliście z nami. Słuchajcie, spod drzewka zabieram oczywiście łopatkę piechoty, bo nie jest to saperka. Saperka to żona sapera, a to łopatka piechoty. Dzięki, że byliście z nami na tym grososowym odcinku. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał i do zobaczenia w kolejnych grososowych przygodach. Hej!